Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta. Nie łaź za mną Wiolka. A jestem psychofanka. Wszyscy wiedzą, że jesteś psychofanka i się nie reklamuj mi tutaj. Dlaczego? Dobra. A taki burz bardzo się na sobie reklamuje. Więc jeżeli ten biur, który nie jest w ekipie, się reklamuje, to dlaczego ja się mam nie reklamować? A ja jestem oczywiście wiadomo kto, nie? Nie wiadomo kim jesteś. Dobra, w każdym razie w dzisiejszym odcinku będę podrywać dredziarza. I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, bo zawsze to robimy i zawsze odpieprzamy takie głupie numery. Mogłabyś coś zjeść, pewnie. Czemu jesteś nagrywana? Tak, ale wiesz, że na chwilę do góry, bo mnie... Nie, wiesz co, ja chyba pójdę. Nic nie zrobiłaś, tym razem właśnie nie zrobiłaś nic. Tym razem. Dobra, uciekłem do garażu, bo muszę wam na spokojnie wytłumaczyć, a Nel po prostu nie może tego słyszeć. Będę podrywać dredziarza, bo Nel ma jakiś do niego ogromny problem, jeżeli my sobie żartujemy. Wiecie, jak to sobie żartują chłopacy, znaczy w sensie, nie wiem, czy tak sobie chłopacy żartują, ale no podchodzę do dredziarza i udaję na przykład, że go dotykam. I ona jest wielce oburzona, jakbyśmy na pizzerii byli osobami homoseksualnymi. No nie jest tak, ale ona ma o to straszny problem. Największy ma problem do Adama, gdy Adam sobie zażartuje z dredziarzem, albo ja zażartuję sobie z dredziarzem. Adama dzisiaj nie ma, więc całą właśnie będę musiał przejąć ja. No i po prostu będę podrywać dredziarza. Chcę go wciągnąć tego pranka, żeby po prostu było wszystko bardziej realistyczne, ale to dopiero w pewnym momencie go wciągnę. Na razie będę chodzić z kamerą i po prostu będę podrywać dredziarza, żeby ona była zazdrosna i żeby uruchomić w niej zwierzęcy instynkt, który... O, to weź zamknij drzwi. Jeżeli jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk jakiś na moim paluszku zostaw tam na dole. A ja sobie wytłumaczę odcinek. Chciałem troszeczkę inaczej to rozegrać, ale wytłumaczę ci to od razu z miejsca. Dobra, okej. Pomożesz mi, tak? Robimy na niej prankę. No, bardzo, bardzo przerąbane i bardzo się zdenerwuję, ale no... Na samym początku wydaje mi się, że będzie udawać, że nic nie, się nie dzieje. Na samym początku nie ogarnia, o co chodzi. Czyli co, chcesz ukrytej? Ona na początku nie ogarnia, o co chodzi, a później się tak w pewnym momencie, że ci zaje pewnie w łeb i stracisz przytomność, że będziesz leżał na ziemi. Ale mi się gorąco zrobiło. Dobra, swojego, ale film gorąco się zrobiło. Gorąco mi się zrobiło, strasznie. Jestem taki rozpalony. Co tam będzie? Dziarsty, ty zawsze jesteś rozpalony, zwłaszcza jak cię kamuś dotyka. Nieważne. Kamuś tak lubi. Kamuś mnie dotyka wtedy, kiedy... No co? Ale się nie poczuwaj za bardzo, co? Czuję to. A jak poczuwasz? Czuję nie poczuwam. No? No, widzicie. Po prostu on dzisiaj dobrze wygląda. No. Ale on zawsze dobrze wygląda. Ja wszędzie zawsze dobrze wygląda. Jak nie wiem. Mogę zjeść? No dobrze, nie, no wiesz, dobrze znajdziesz się, że dzisiaj też bardzo przestanie wygląda nie kawałeś? Nie, no wygląda tam bardzo. I za niego uśmiech. Buzi. No daj zrób. Ja chcę buzi. Ej, a mogłabyś... A pokaż jak Kamuszowi, tak? A mógłbyś mi buzi dać może? A mogłabyś mi podać jedzenie? A może leży? Duje. A, już przygotowałaś mi. Tak, stygnie, więc nie płacę. Ale jakoś w ogóle masz inną twarz, Kamuś, co ty sądzisz? Kamuś, ty też tak poładniałeś. No, co? Super. Używasz jakiegoś może, nie wiem, nowych... Nie, proszę. Nie wiem. Nie zrobię bani, że to jest normal. Nie. Serio? Po prostu przestałem patrzeć papierosy, ale słuchaj. Fajnie, jest to znane. Co wam odbiło? Fajnie. Skóra. Fajnie, co? Przyjdź do mnie później do pokoju, to ci pokażę. Co? Co? My się żartujemy, kamerzysta. Cześć, a mogę jeszcze nóż? A co to ma znaczy? Zapomniałaś. Zapomniałaś się chyba. Co to ma to znaczy? A dzisiaj jakiś problem? Czemu cię dotyka? A co masz problem? Co to jest? Co się ma? To jest... Nie, bo serio, ja jestem nie w temacie, co się dzieje? Ja mogę, ale... Ty, Nel, ty masz tam jakiś problem ogólnie? No mam, stary, w ogóle co ty robisz? To, znaczy, ja rozumiem, że wy macie jakieś takie dziwne zagrywki między sobą normalnie, ale to już jest mega dziwne. No tak bez przesady. No ale daj spokój, no tylko go dotknąłem. Co? Tylko go dotknąłem. To przestań go dotykać. No ale ja lubię go dotykać. Ale... No od czasu do czasu lubię go złapać. No. Ale mnie to nie obchodzi, ale jest w związku. Mówiłem ci. No ale ja nie sądziłem, że aż tak zareaguje, bez przesady. Nie się, wiesz. Nie lubi jak... ktoś mnie dotyka, albo w ogóle, że do mnie się zbliżasz i gadasz jakieś dziwne rzeczy, ja mnie po prostu denerwuje. Musi. Ona się pyta, czy wy tak zawsze. W sensie? W sensie, czy wy się cały czas dotykacie. No widzisz? Ja powiedziałam, że wiesz, że mnie tak dotykasz, nie? To i Hubert mnie tak dotykasz. Że to jest standard w tym domu. No i co, myślisz, że... Ona jest już wkrótka na pewno, nie? Była za zła? No to znaczy, nawet nie dokończyła obiadu, nie? Rzuciła talerzem, tak jakby. Rzuciła, czy po prostu dłożyła? Rzuciła. Nie rzuciła, na pewno. Rzuciła do zmywarki. A, okej. Czyli nie zjadła do końca i... Tak. Dłożyła do...
No dobra, no chyba musimy trochę to rozkręcić. No. Wiesz, że to nie dużo nie trzeba, to wystarczy robić to samo. Więcej. Nie trzeba dużo. Dobra, wiesz co? Teraz, żeby troszeczkę zdjąć się podejrzenia, że coś nagrywamy, to idź z nią do pokoju i za chwilę wyjdziesz i przyjdziesz do mnie do toalety. Będziemy długo w tej toalecie siedzieć, zamkniemy się na pół godziny. Dobrze, najpierw będę siedział z nią, a później ją zostawię. Tak, i pojedziesz do toalety i będziesz z godziny siedzieć w toalecie ze mną. A ona się będzie dopóki nie przyjdzie. A ona będzie z nami. I otworzymy jej toaletę, jak zacznie kupić. Będziemy razem w toalecie. Tak, będziemy siedzieć. Zaraz przyjdzie do mnie. Musisz stąd wyjść. To wystąpię w miejsce. Ale lipo nie. Co? Wyszedłem nie odpowiedział, że będzie serem. Czemu? Bo ona rozłożyła do mnie tak ręce, żeby się przytulić, bo ona mówi, że się najadła. A ja w tym samym momencie się odwróciłem i wyszedłem z pokoju. No dobra, i co powiedziałeś, że idziesz do toalety, tak? Nie mówiłeś na ile. Ale oglądacie film, tak? Tak jak miałeś oglądać. Ja, ona już się wkurzyła samym tym, że... Ale oglądaliście film, czy nie? Nie zdążyłem to wyłączyć. Właśnie ją zachęciłem. Aha, czyli mieliście włączyć film? A ja w tym momencie, jak ona już miała włączyć ten film, chciała się przytulić do mnie, rozkładała już ręce w moją stronę, a ja nagle chciałem... To co czekam, aż przyjdzie, nie? Musimy z czymś się zająć. Bo ona musi nas złapać na gorącym uczynku. Co? Sara, ona ma chyba ci w dupie. Ja trochę czasu, ja nie wiem, co ona tam zasnęła. Ja rozumiem, że jest dosyć późna godzina, bo mieliśmy już zanim kutem się położyć i w ogóle, ale no ile? No z 15 minut wtedy. Ma w dupie się. No nie, właśnie ona zawsze przychodzi do mnie. To nie wiem. Może mi się, że srasz. Ty chyba masz dłuższe posiedzenia, co? Skoro nie reaguje. Możliwe, że tak jest. Zaraz, nie mam czasu teraz. Jestem zajęty. Kochani. Puszczę cię. Co ty robisz tyle czasu? Co ty robisz? Ja nie... Co? Nagrywałeś mi film. Film w kiblu? Co ty tu robisz? Nagrywałem scenę w kiblu? Co wy tu robicie? Mieliśmy do nagrania po prostu ważną scenę i potrzebowaliśmy takiego miejsca, w którym będziemy skupieni i będzie cisza, bo tam cały czas wielka drzewa. Ale o co ci chodzi? Co ty tu robisz? O co tu chodzi? No o nic nie chodzi, nagrywaliśmy scenę. Jaka scena? Ale o co się plujesz? Co wy na Pornhuba zaczęliście nagrywać? Jakiego Pornhuba? My tylko nagrywaliśmy film, bo tam było głośno, tutaj jest cicho, więc... Głośno? Zamknij pizdę! Słyszysz tam, żeby ktoś się darł? No Boże, weź ogarnij swoją laskę, bo coś chyba... Weź ogarnij swoją... Co ty robisz? Co ty robisz w ogóle? Ma jakiś problem do mnie. Co ewidentny. Wy robicie? Nie, no ale co masz? Co wy robicie tu tak długo? No co, nagrywaliśmy scenę. Ile razy można się tłumaczyć? Jaką scenę się pytam, nagrywacie w łazience? Ewidentnie masz do mnie jakiś problem. No? Ty jakiś podejrzany dzisiaj cały dzień jesteś. Co wy robicie razem? Nic. Co wy tak długo robicie razem w łazience? Oni razem w kiblu siedzą. Ja nie mogę tego słuchać, ja idę do pokoju. Oni razem w kiblu siedzą. Ja leżę już, chcę się położyć spać, a ci z pół godziny w kiblu siedzą razem. Co wy robicie? Ale ja wszedłem 5 minut temu. Wszedłem 5 minut temu nagrać scenę. Ale co sugerujesz? Że co sugerujesz? Ja nie wiem, co wy robicie, ale wy się mega podejrzanie zachowujecie. To co robicie jest obrzydliwe. Jesteście... A ty wiesz? Wy jesteście obrzydliwi. Co wy robiliście? Pytam się. No nic nie robiłem. Nagrywaliśmy scenę. No oskarżał się, wiecie, się. Ja nie będę z tobą dyskutować, bo nic nie robiłem. Będziesz ze mną dyskutować. Co wy robicie tyle razem w kiblu? Myślałem, że mi ufa, ale chyba mi nie ufa. To ty się miziasz z kamerzystą cały dzień. Dobra, ja się nie miziam. Daj spokój. Ty się nie miziasz? Chodź, nie. Musimy pogadać, nie. Bo... Nie widzisz, mam maskę, nagrywaliśmy scenę. Maskę mam na twarzy, nagrywaliśmy scenę. Stary, to było obrzydliwe, nie? A co było obrzydliwe? No stary, to co wyprawiasz? Do niego... Nie, no wam się coś nie zrobiło chyba. Ty jesteś żałosny, kamerzysta! Ja nie wiem, czy ja mam tam... Znaczy, wiesz, no z jednej strony, no... Ale to nie mam wyboru. Wyjdź! Jestem w swoim pokoju. Nie! Wyjdź stąd! Nic ci nie robię, ale nie mogę usiąść. Nie? Porozmawiajmy. Nie chcę z tobą porozmawiać! Bo?
Bo jesteś obrzydliwy. Ale nic nie robię. I się misiasz same wszystko. Nie, nieprawda. Na moich oczach, jak ja jestem w domu. Masz jakąś schizofrenię. Schizofrenię? No, jest, masz jakieś, nie wiem, przejawy. Nie wiem, coś ostatnio ci zbytnio za dużo... Nie wiem, masz bujną wyobraźnię ostatnio za bardzo chyba. To ty się widziasz z kamerzystą, może ty tak lubisz? Może ty tak zostawmy, tak? Ja właśnie szalam, jestem w tej wątku. Nie, odsuń się ode mnie! Mogę się ty lubisz, może ty lubisz chłopców, co? Nie. Tak? Jak tak to po prostu powiedz, to my to załatwimy na spokojnie, tak? Tak, jak chcesz to załatwić sobie? A spokojnie, jest wiele opcji, może ty lubisz tak od tyłu po prostu, hm? Do kamerzysty też poszła, co? Ale ja nic nie robię. No, bo to inaczej wygląda. O, wydaje mi się, że ja ci za bardzo wyobraźnia działa. Ja wiem, że misiasz po rogach, jak mnie nie ma. I po prostu... Ty się po prostu poczułeś. Dobrze, to ja już nie powiem, kochanie. Nie wchodzę do tego pokoju. Siedź sobie sama. Jak ty chcesz w dupę, to spoko. Idź sobie z nim do dupy. Albo jeszcze lepiej, idź do kamerzysty. Powiem ci tak! Nic mi nie mów, ja nie chcę z tobą rozmawiać! Ja z tobą też nie chcę rozmawiać i nie wchodzę do tego pokoju! Widzisz? Zdenerwowałam mnie. Sorry, ale kurda! Widziałem, jest ciężko, nie? Jest naprawdę bardzo ciężko, ci powiem. Ciężki jest. Ona naprawdę w to uwierzyła. No tak. W sensie ona jest w święcie przekonana i nie ma opcji, że nie, nie? Generalnie ja nie chcę z nią gadać, rozmawiać po tym. Ja do niej mówię kochanie. Ona do mnie mówi żadne kochanie. Nie mów do mnie, tak? Sary, a tam jest znowu poszło, nie? Ale o co chodzi? Ja tam nie wchodzę. Ale co jest między tobą a nim? Nic. Nie ma. Jesteś popieprzony? Dobra, zazdrośniku. Wiesz co? Obrzydliwi jesteście też. Ona jak jest taka zła i nie chce, żebym wchodził do pokoju, ja jestem u siebie, zaraz ją wyciągnę z tego pokoju i się skończy zabawa, bo nie będzie na mnie krzyczeć tutaj w tym domu. Zaraz się skończy zabawa, naprawdę, zdenerwuję się, bo tak być nie może, no widziałeś jak mnie wyzywała? Dobra, teraz idziemy poglądać. Jakiś może my Netflix zapoglądamy. Szopka jebana człowieku w tym domu. Poglądamy Netflixa? W filmach nie śniło. Co? Netflixa. Teraz my może poglądamy. No bo poglądamy. Zapraszam. Może na... Nie, na tym. Zapraszam cię, Misiu. Tylko może poglądamy. Na romantyczne wieczory. A jak na to przyjdzie, to... Ja, takie wyrzuty sumienia. Ale no dobra. Przecież to tylko film. Chodź się, Misiu. Się nastanie. Chodź, połóż się. Ty czekaj, a gdzie kamerę? Zobaczymy. Będzie tutaj, miło. Nie? Będzie bardzo miło. Świat rozkaże. Sary! Wiesz, że Nel tu z brudą przyjdzie, nie? A wy się dobrze zostawiłem pałkę tą taką baseballową u mnie w pokoju. Boję się, że ona ją weźmie ze sobą. Czekamy na Nel. Gdzie kamerę schować, stary? Kamerę? Kamerę. Ona musi być w jakimś takim miejscu, gdzie będę, żeby... Jak? Jak ona przyjdzie tutaj? Nelly? Potrzebny jest pilot. Podałabyś tam pilot? Co? Podałabyś tam pilot? Pilotu. Co podałabym? Co wy robicie? To już nie jest śmieszne. Co wy robicie? Uśmiechać. Gdzie masz dziewczynę? Co wy robicie? Zajmujesz się tym pilotem? Chcesz dostać do jej? Ej. Co wy robicie? To co, należy do mnie? To jest ostatni moment, w którym możesz mi powiedzieć, że to jest żart. Ostatni moment! Ale jaki żart? To już żartuje się, prawda? Się no nie, po prostu... Proszę bardzo, wyślesz tak jak chciałeś, winko dla was, dobrze. Nie, chyba. Zdróweczko. Zdróweczko. Ej, a to jaki jest ale... chciałabyś... Nie! Co ty? Wypuśćcie razem, chodźcie ze mną. Co? Albo w co wy robicie w ogóle? Czy to jest żart? Ale po gdzie jest kamera? Ale gdzie jest kamera, się pytam? Nie ma kamery. Jak to? Dobra, chodź, Deli! Bo chcemy obejrzeć film. Dobra, Deli, możesz mi przyznać, k***a, że jest kamera? Ja mam nemolosy, ja mam nemolosy! Chodź z nami! Ja mam to, jesteście obrzydliwi! Chodź z nami! Ty jesteś p***a, ty jesteś p***a! Ja też się p***a. To jest ostatni moment, w którym możesz mi
Kira. Czy to jest fakt? Zostaw mnie, skarżysko! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Ja będę niczą! Zostaw mnie w spokoju! Za gruba, nie? Za gruba te. Misiu! Żadny misiu! Zostaw mnie! Dobra, to jest prank! To jest prank! Prank! Zostaw mnie! Prank, zobacz kamerę! Stary, a jak Johna pójdzie? Spodziewałem się. Ale Johna pójdzie! No zaraz wróci. No nie wróci, stary. No z nami wróci. Zawsze wraca. Ale teraz chyba nie wróci, stary. Wróci. Dobra, ona ma wszystkie rzeczy tutaj. Ona wróci na 1000000%, ona po prostu poszła się pogadać. No ja też idę. No to chodź. Poczekaj, tylko buty ubiorę. Zostaw mnie! On trzyma kamerę! To jest durny, głupi film w internecie! Nie to! Zdradzasz mi skarżysko! Nikt cię nie zdradza, nigdy cię nie zdradziłem! Jaki jestem? Zawsze wiedziałam, że jesteś gejem! I jeszcze mnie zdradzasz z kamerzystą! Nie zdradzam cię, nigdy cię nie zdradziłem! Zawsze jestem wierny tobie! Zobacz, on trzyma kamerę! To jest prank! Zostaw mnie w spokoju! To jest prank! Zostaw mnie w spokoju, wracam do domu! Jesteś obrzydliwy! Jesteś obrzydliwy! Jak mogłeś mi to zrobić? Prank, nie zrobię. Prank! Zostaw mnie! Idź stąd! I ty spierdalaj! Dobra, nie ma sensu to. Ona się uspokoi, bo słuchaj, albo zostaw nas samych. Dobrze, zostaw nas. Co wy zrobiliście? Nic. Nic stąd, jeszcze tej wariatki brakowało. Nie chcę mieć z tobą nic do czynienia. Ale co dyma, stary. Ja, no, ona musi... Pierdolę. Ona jest chora, ona głowa. Ona musi ogarnąć, że to jest prank, stary. Ona musi się leczyć, zacznijmy od tego. Ona musi, nie wiem, lekarz, jakieś dwa tabletki, nie wiem, cokolwiek, bo... Już się jej odwala, nie? Grubo, no. Grubo, stary. Ja jej postaram się to wytłumaczyć. Nie, generalnie no. Nie inaczej. Ona ma fazę teraz i to zaraz minie. Tylko w jakim czasie? No ciekawe, ile to będzie trwało. Ja zaraz znowu do niej się przejdę, zaraz znowu do niej pójdę i spróbuję z nią znowu jakoś porozmawiać, jakoś, nie wiem, wyjaśnić jej, że to jest prank. No bo ona się tak denerwuje, no tak nie może być, no. Okej, okay, Gredziarz poszedł z nią porozmawiać, troszeczkę się uspokoiła. No ten prank poszedł nie tak jak myśleliśmy, że pójdzie, bo po prostu wpadła w histerię. Więc nie ma sensu tego kontynuować, nie ma sensu dalej denerwować. No cóż, widzimy się już jutro. Także do zobaczenia!